Oszczędzanie pieniędzy nie musi być trudne ani skomplikowane, wystarczy, że wyrobimy sobie kilka prostych nawyków, które na dłuższą metę mogą zrobić ogromną różnicę w naszym budżecie. Nawet jeśli początkowo oszczędności wydają się małe, regularne stosowanie kilku strategii może przynieść znaczące rezultaty. Oto trzy podstawowe nawyki, które mogą pomóc nam efektywnie zarządzać finansami i budować oszczędności. Pierwszym nawykiem jest kontrolowanie wydatków przez prowadzenie budżetu. Wielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, ile mniej więcej wydaje każdego miesiąca, ale dopiero dokładne śledzenie wydatków pozwala zobaczyć pełny obraz naszej sytuacji finansowej. Prowadzenie budżetu może wydawać się czasochłonne, ale w rzeczywistości to prosty nawyk, który nie wymaga specjalnych narzędzi. Wystarczy kartka i długopis lub aplikacja na telefonie, aby zapisać każdy wydatek. Można zacząć od najważniejszych kategorii, takich jak jedzenie, rachunki, transport czy rozrywka. Taki podział pozwala zauważyć, gdzie wydajemy najwięcej i w jakich obszarach możemy szukać oszczędności. Po miesiącu czy dwóch możemy porównać wydatki i zobaczyć, czy są jakieś kategorie, w których da się je ograniczyć. To podejście daje nie tylko kontrolę nad pieniędzmi, ale także świadomość, które zakupy są niezbędne, a które można ograniczyć. Regularne analizowanie budżetu pozwala także dostrzec, czy nasze cele oszczędnościowe są realistyczne i co ewentualnie trzeba zmienić w naszych wydatkach. Drugim skutecznym nawykiem jest planowanie zakupów z wyprzedzeniem. Często impulsywnie wydajemy pieniądze na rzeczy, które wcale nie są nam potrzebne, zdarza się to każdemu, szczególnie podczas zakupów spożywczych lub wyprzedaży. Kluczem do unikania niepotrzebnych zakupów jest sporządzanie listy przed wyjściem do sklepu. Przed zrobieniem zakupów warto przeanalizować, co faktycznie jest nam potrzebne i jak można wykorzystać produkty, które już mamy w domu. Dodatkowo planowanie posiłków na cały tydzień pomaga zmniejszyć ilość wyrzucanego jedzenia i daje kontrolę nad tym, ile wydajemy na jedzenie. Jeżeli mamy na liście tylko to, co faktycznie potrzebne, unikamy dodatkowych zakupów, które jedynie obciążają nasz budżet. Innym sposobem na oszczędności jest kupowanie w większych opakowaniach, gdy jest to ekonomicznie uzasadnione lub śledzenie promocji na produkty, które i tak regularnie kupujemy. Przy dużych zakupach warto zastanowić się nad kupowaniem hurtowym lub w sklepach oferujących niższe ceny za zakupy w dużej ilości. Unikajmy jednak robienia zapasów, które przekraczają nasze potrzeby. Kupowanie na wyrost może wydawać się oszczędnością, ale w dłuższej perspektywie bywa nieopłacalne, zwłaszcza gdy kończy się wyrzucaniem produktów po upływie terminu przydatności. Trzecim nawykiem, który sprzyja oszczędzaniu, jest regularne odkładanie nawet niewielkich kwot. Warto zarezerwować stałą sumę, którą co miesiąc odkładamy na osobne konto lub do skarbonki. Nawet jeśli są to drobne kwoty, regularność jest tutaj kluczowa. Przeznaczanie choćby 10% swojego miesięcznego dochodu na oszczędności może z czasem zgromadzić znaczną kwotę. Można też spróbować automatyzacji odkładania pieniędzy, ustawić stałe zlecenie przelewu na konto oszczędnościowe zaraz po otrzymaniu wynagrodzenia. Dzięki temu pieniądze automatycznie przechodzą na oszczędności, zanim jeszcze zdążymy je wydać na inne potrzeby. Regularne oszczędzanie staje się wówczas mniej zauważalne, a mimo to z czasem pozwala na zbudowanie solidnej poduszki finansowej. Innym sposobem na wzrost oszczędności jest odkładanie dodatkowych środków, np. Na z nadwyżek z bonusów czy innych jednorazowych dochodów. Takie oszczędzanie na drobne, nieplanowane wydatki lub na nieprzewidziane sytuacje może pomóc uniknąć sięgania po kredyt w przyszłości. Czwarty trik to odkładanie pieniędzy w trudno dostępnym miejscu lub u osoby, która utrudni ci wydanie ich bez przemyślenia. Tak jak we wspomnianym wcześniej przykładzie, zdeponowanie oszczędności w miejscu, które wymaga specjalnego wysiłku, by je odzyskać, może zniechęcić do spontanicznego wydawania. Można poprosić partnera lub zaufanego członka rodziny o przechowanie części naszych oszczędności w miejscu, do którego tylko ta osoba ma dostęp, np. w jej biurze lub w szafce na klucz. Kiedy zechcemy sięgnąć po te pieniądze, Będziemy musieli wyjaśnić, dlaczego są nam potrzebne. Partner czy bliska osoba może pomóc zastanowić się, czy to, na co chcemy wydać pieniądze, jest rzeczywiście konieczne. Wymóg uzasadnienia wydatku może spowodować, że zastanowimy się dwa razy i zrezygnujemy z zakupu, który wcale nie był tak ważny. Czasem wystarczy świadomość, że trzeba będzie kogoś przekonać, aby odpuścić sobie spontaniczny wydatek i trzymać się oszczędności. Piątym pomysłem jest tak zwana metoda zamrożonej skarbonki, czyli fizyczne utrudnienie dostępu do pieniędzy, np. poprzez umieszczenie ich w skarbonce z czasowym zamknięciem. W sklepach można znaleźć różne rodzaje zamykanych skarbonek, niektóre są zaprojektowane tak, że można ustawić czas, po którym się otwierają. Na przykład możemy ustawić skarbonkę, aby była zamknięta przez tydzień lub miesiąc, w zależności od tego, jak długo chcemy trzymać pieniądze w zasięgu, ale jednocześnie niedostępne na co dzień. Jeśli jednak chcesz spróbować domowej wersji, można użyć plastikowego pojemnika, który wypełnisz wodą i zamrozisz w zamrażarce. W ten sposób, kiedy nadejdzie pokusa, by wyjąć pieniądze, trzeba będzie poczekać, aż lód się rozpuści, co daje dodatkowy czas na zastanowienie. Często okazuje się, że gdy czas działa na naszą korzyść, potrzeba wydania pieniędzy po prostu mija, a oszczędności pozostają nienaruszone. Szósty trik to zabawa w pieniądze znikające w czasie systematyczne usuwanie z codziennego obiegu drobnych kwot, które na dłuższą metę tworzą większe sumy. Można na przykład postanowić, że za każdym razem, gdy w portfelu pojawi się banknot o małym nominale, np. 10 zł, zostaje on natychmiast odłożony do osobnej koperty lub pojemnika. Taki drobny wydatek jest łatwy do przeoczenia, ale przy konsekwentnym stosowaniu tej metody, można szybko uzbierać pokaźną sumę. Alternatywnie, Zamiast odkładać pieniądze codziennie, można ustalić konkretną kwotę, która jest odkładana regularnie, ale tylko wtedy, gdy zdarza się jakaś konkretna okazja, na przykład za każdym razem, gdy dostaniesz resztę w monetach. Drobne kwoty, które znikają w ten sposób z codziennego obiegu, są mało zauważalne, ale w dłuższej perspektywie tworzą solidną bazę oszczędności. Siódmym sposobem jest system kolorowych kopert, czyli metoda przypisania określonych wydatków do kolorowych kopert, które pozwalają lepiej zarządzać budżetem i kontrolować każdą kategorię wydatków. Polega to na tym, że na początku miesiąca przygotowujesz kilka kopert, z których każda odpowiada jednej kategorii, np. jedzenie, rozrywka, transport, rachunki i Każdą kopertę oznaczasz innym kolorem i wkładasz do niej wyznaczoną ilość gotówki. Następnie przez cały miesiąc wydajesz tylko to, co masz w poszczególnych kopertach, co ułatwia kontrolowanie wydatków i uniknięcie przekroczenia budżetu w danej kategorii. Kolorowe koperty mogą działać również motywująco widok pustej koperty, rozrywka zniechęca do dodatkowych wydatków w tej kategorii i pomaga trzymać się planu. Kolorystyczna organizacja budżetu dodaje wizualnego efektu, który ułatwia zarządzanie pieniędzmi i czyni to przyjemniejszym. A ósmy sposób to challenge z codziennym oszczędzaniem, czyli codzienne odkładanie niewielkiej, ale stopniowo zwiększanej kwoty przez określony czas, co przekształca oszczędzanie w osobiste wyzwanie. Przykładem może być 30-dniowe wyzwanie, gdzie każdego dnia odkładasz kwotę wyższą o złotówkę niż poprzedniego dnia, w pierwszym dniu odkładasz jednego złotego, w drugim dwie złote, w trzecim trzech złotych, aż w ostatnim dniu odkładasz 30 zł. Choć kwoty początkowo wydają się niewielkie, po 30 dniach okazuje się, że uzbierałeś aż 465 zł. Challenge można dostosować do swoich możliwości, można zacząć nawet od mniejszych sum lub przedłużyć wyzwanie na 60 dni. Codzienne odkładanie i stopniowe zwiększanie kwoty działa jak gra, która buduje nawyk regularnego oszczędzania i daje satysfakcję z osiąganych wyników. Każdy z tych ośmiu nawyków jest prosty do wprowadzenia w życie, ale ich regularne stosowanie może pomóc zbudować stabilność finansową. Ostatecznie najważniejsze jest, by nie tylko kontrolować wydatki, ale też świadomie planować swoje decyzje finansowe. Dobrze prowadzone budżetowanie, planowanie zakupów i regularne odkładanie pieniędzy to kroki, które sprawiają, że łatwiej oszczędzać, a z czasem prowadzą do większej swobody finansowej. Nawet jeśli początkowo wydaje się, że oszczędzane kwoty są niewielkie, to regularność i systematyczność pozwalają na gromadzenie środków, które mogą stanowić zabezpieczenie w nagłych przypadkach lub umożliwić realizację większych celów finansowych w przyszłości.